Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Jan Kuba. Wiem, że dziś powinienem testować te dwa drony od firmy RC Moment, ale jako iż pogoda nie jest odpowiednia do latania, to przetestujemy sobie ten Blitzwolfowy panel. Blitzwolf przysyła mi panel słoneczny na zimę, tak, ja też byłem zdziwiony, jednakże jeżeli ten panel poradzi sobie teraz w takich warunkach, jakie są, bez słońca, to w lato nie będzie miał żadnych problemów. Ja do testów dostałem wersję 28W, są jeszcze dostępne wersje 20W. Po rozłożeniu panel jest naprawdę spory. W zestawie dostaniemy 4 takie karabinczyki, dzięki nim będziemy mogli przypiąć nasz panel gdziekolwiek. Tak wygląda kieszeń tego panelu, jak widzimy w wersji 28W porty znajdują się po lewej stronie, w zestawie dostaniemy także kabelek micro USB. W środku świeci się czerwona lampka, co oznacza, że w portach jest prąd, jednakże jest go zbyt mało, aby ładować telefon. Jesteśmy na dworze, w przypadku Xperia M4 Aqua wygląda to w taki sposób, czyli można powiedzieć, że telefon się raczej nie ładuje. Natomiast HTC 10 Lifestyle chciał współpracować z naszym panelem i ładuje się. Niestety prąd ładowania jest dosyć niski, ponieważ waha się on tutaj w tym momencie wynosi 320 mA. Przy takiej pogodzie jak dziś prąd ładowania nie przekroczy raczej 500 mA. W dzisiejszych testach minimalny prąd ładowania wyniósł nam tutaj około 200 mA, natomiast maksymalny powyżej 500. Wykonam teraz jeszcze jeden test, w którym sprawdzę, ile ten telefon będzie pobierał prądu, ładując się normalnie z gniazdka. Do testu użyję tej ładowarki, która jest w stanie nam dać maksymalnie do 2 A. Obecnie telefon ma 90% baterii i pobiera z gniazdka zaledwie 600 mA. Jest podłączony teraz. Dzisiaj mamy drugi dzień świąt, piękne słońce, pogoda jak na Wielkanoc. Siedzę tutaj w krótkim rękawku na balkonie i testuję właśnie nasz panel. Nasz telefon pobiera z niego 450 mA. Gniazdka pobierał 600, co i tak nie jest złym wynikiem. Panel dość szybko ładuje nasz telefon. Liczby liczbami, ale zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Najpierw naładujmy sobie ten tablet przy użyciu zwyczajnej ładowarki do gniazdka, do określonej wartości. Włączymy oczywiście stoper, żeby sprawdzić, jak szybko on się nam naładuje. Mamy 18%, a ładuje się to już 47 minut, więc teraz rozładuję ten tablet z powrotem do zera i naładujemy go przy użyciu panelu słonecznego. Nasz panel powiesiłem tutaj za pomocą karabinczyków, które zostały dodane w zestawie. Tablet jest obecnie rozładowany w 100%, nie odpala się, nie wiem, czy to będzie widać, od tu się wyświetla taka bateryjka, że jest rozładowany. Podłączę go teraz do panelu przy użyciu tego samego kabla, którego używałem do ładowarki i zobaczymy, ile naładuje się w ciągu tych 40 paru minut. Niestety tablet w ogóle się nie naładował, minęło nam tutaj 47 minut. Teraz trzeba by to jakoś podsumować. Panel szczególnie tutaj jakoś nie zaskoczył, można było się takiego wyniku spodziewać. Producent pisze nam tutaj w instrukcji, że tym panelem jesteśmy maksymalnie w stanie osiągnąć 3,8 ampera. Wątpię, aby było to możliwe. Tak jak pokazały testy, w takie zimowe, pochmurne dni panel może ładować nasz telefon 3 razy wolniej niż ładowarka. W słoneczny dzień w lato na pewno można by ten panelem ładować telefon z normalną prędkością taką jak z ładowarki, czyli 1 ampera, ale nie przesadzajmy tutaj z tym 3,8. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę na wiosnę albo na lato nagrać jeszcze jeden test, w którym sprawdzimy, ile ten panel maksymalnie wyciągnie. Producent wysłał mi kod rabatowy, który daje wam 30% zniżki na ten panel. Kod to BWL3X, będzie on oczywiście w opisie. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę oraz suba, no i narka.